Cześć, cześć, z tej strony Przemyt, witam was w pierwszym odcinku z Ghost Recon Breakpoint. Ze mną jest dzisiaj Frodo. Siemanko. A my lecimy dość rozwalonym helikopterem do kolejnego punktu misji. Jest to fabuła dość, zaczęliśmy fabułę, stwierdziliśmy, że można nagrać, bo fajne misje się tutaj robią ogólnie. No i mamy dość rozwalony helikopter, jak widać. Spróbujemy wylądować. Powiedz mi, dlaczego tamten wybuch? Widziałeś? To chyba po ostatniej naszej wizycie. No. Helikopter po ostatniej... Tak, tak zazwyczaj wyglądają bazy przeciwników po naszej wizycie. Spójrz, tutaj koledzy nasi wrócili. Naprawdę, to... znowu? Przecież przed chwilą co tu byliśmy. Trzeba będzie wyczyścić później. Zobaczymy, zobaczymy. O, tu jest jeden. Zwiad? Szybko dronem. O. Nie, nie ma ich dużo. Mamy kilku mam. Głównie w tych domku. W tych domkach tylko w sumie. Strzelec, komandos jacyś. Już o, co? Boże. Powinien być tutaj blisko radiooperator. Tak, śpi. Dobra. Dobra. No to. Co? Gadamy z nią, czy idziemy tam? Zająć się nimi. No już śpią. Dobra. Tutaj na blisko mamy wyczyszczone, więc możemy sobie pogadać. No i klatsenka na dzień dobry. No oczywiście. I can't believe it. You really did it with the antenna. No naprawdę nam się udało. Well done. Nie wiem za kogo ona nas miała. I managed. Oh, Jesus. Nie wiem, chyba. Important detail. What's wrong? The download. Once it starts, it won't be long until pobranie trwa zbyt długo. Skąd my to znamy? Activity will show him exactly where we are. Then I'd better get ready for company. Yeah, you do your thing and prepare. Come back when you're ready to start. Żyjemy w czasach szybkiego internetu, a to jeszcze 22 były wczoraj. A misja ukończona. Ale jeszcze mam jakąś kolejną tutaj niedaleko. A coś z nią nie można misji? No ja mam jakoś, że o. Tak. Jak ona tak szybko przeszła? Widzisz jaka? Lepsza od nas. Niby naukowiec. A tak szybko biega? I'm ready. Okay. Here goes nothing. Oh my god, tell me you know what you're doing. Tell me I didn't slave my whole life just to get shot hacking my own program. Uratujmy, nie martw się. Nie martw się o ochronie. Dobra, uratujemy, bo się o God, I hope not. Dobra. To co? Na pozycję? Poczekaj. Bo tutaj znowu muszę z nią chyba pogadać, albo nie. Czy ją ochronić? Mamy ją chronić. A. To tak. Dobra, lecę. Wilki. Witam i granatem. A nie, tam był cywil. Dobra, nie? Nie, nie, nie możemy zabijać cywilów. Tak, my nie zabijamy cywilów. Teoretycznie. Dobra. Czemu? Gdzie słyszę drona jeszcze jednego? Rozbierać od razu. Wchodzą. Będą od recepcji wchodzili. Ty to wilki, uważaj. Wilku, wilki, ale widziałem jednego. A, mamy towarzystwo. W postaci helikopterów. Dobra. O kur... Tylnie śmigło, tylnie śmigło. Dobra, leży. Lecy. Normalny to był. Tutaj jeszcze goście z kampusu przyjdą. Tak, tak. Jeszcze jest dron. O kurde. Dobra, śpi. Ten mój rewolwer bardzo mi się podoba. No, masz... Kolejne wilki lecą, trzech wilków.
Nie, to tunel. Miejscowy. Nie, tutaj. Od mojej strony wjechali. A, dobra. Tak. Dostaliśmy jeszcze awans przy okazji. Dobra, to już możemy tych dojechać, bo jest mało ich. Pozostali. O. I chyba wszyscy. Wszystkich mamy. Tutaj dużo tak. Ich. Tam no, ale zobacz tutaj. No trochę ich jest. Nie będę ich wynosił. No, już niech leżą chłopaki. Tak. I od... O. Lecę to bardzo nieładnie. Aż hełmy i spadają. Mam nadzieję, że ta cała seria wam się spodoba. Bo jak do tej pory nie było takiej gry na kanale. Jeszcze planujemy grę Tom Clancy The Division 2. Tylko że tutaj będzie fabuła prawdopodobnie od początku, więc The Division. Więc to jest taka różnica znacząca. Porozmawiać z Cronwell. Aha, czyli muszę z nią pogadać już. Tak. Ja sobie jeszcze... A, mam pełną amunicję. Dobra, snajperka, wszystko. Aha. Ona ostatnio przecież była przy jakimś kąpie, chowała się. Teraz się tutaj teleportowała. Jak odszedłem. Może Terminator? No, no way, that was horrific. Albo hologram. Not that I can tell. But my sanity is hanging on by a thread. I'm gonna need therapy for the rest of my life. No to nieźle. We've gotta get out of here before more of those assholes show up. A nie, jakiś dziwny trochę FPS-ów, ewentualnie przepraszam za to. I need somewhere secure to do it. Postaram się to poprawić. A jak ci spadły? Jest on na programie pokazujemy 40 FPS-ów nagrywanie. O czym nagrywasz? OBS-em. Od razu mi to wiadomo wiedzieli. Nie, w grze mi pokazuje 55, a na OBS-ie tak troszeczkę mniej. No to jest standardowo. Ale... Nie, a może pomyśl o nagrywaniu tym programem od NVIDIA. A, no to tak, tak, to też jest bardzo dobry. To jest NVIDIA Experience, nawet raz z jego live'a prowadziłem. FPS-y by się nie dropiły. Tak, tak, tak. Podejrzewam, że on pewnie pracuje u ciebie. No dobra. Od eskorty Cromwell na plac budowy. Wszyscy mamy z tyłu helikopter. Tak, ale rozwalony. Poleć. Dobra, lepszego tego nie mamy. A ona leci za mną. Mamy słabą. Widzisz, polubiła cię. Wszyscy za mną lecą, nie no. Masz nową dupeczkę. Dobra, pakuj się. Dobra, będzie, poczekaj. Bo teleport... Dziewczyna. Biegnie. A jakby się na to śmigło nadziała. O, ale by nie to bawić? Stało nawet sobie siedzi. Czy zrobiłeś jej szkolenie siedzenia na boku helikoptera? Nie. Jak spadnie, no to będzie lipa. Gdzie... Dobra. Nie wiesz, trzyma się. O, plac budowy. Budowa. O szczęście. Blisko. Nie rozbij się. Gdzie ja? Czy jak nas kiedykolwiek rozbiłem? Mam eleganckie lądowisko. Dobra. Dobra, jeszcze poleci. Dobra, już nie poleci. dobra, może uciekajmy. Ale jej się nie śpieszy. A VIP za chwilę zginie. Dobra, jakby... żyje. A zawsze elegancko idzie, o. No, niespieszny. No. Tam się helikopter pali, ona sobie powoli idzie, jak dama. Zaraz, gdzie mamy? Aha. Dobra, źle poszedłem. Tutaj też mam nadzieję, że ostatni odcinek Farminga, który był opublikowany na premierze, spodoba wam się. No i planujemy reaktywację tej serii. Polski PGR. Zaraz. Tylko gdzie my mamy tutaj wejść? Ej. Z drugiej strony. Tak może. Mi się wydaje. Ja tutaj idę przy naszym VIP-ie, żeby na pewno nie zginęła. Chociaż dobra. Większe prawdopodobieństwo jest, że zginie jak biegnę obok, niż jakby sama biegła. Tak. Znowu będę celował obok. Dobra. Tutaj. To musisz odbiec to. Ona dookoła biegnie. Tylko, że ja nie widzę wejścia wyżej.
co, przejmę ją. Ona musi tam do środka wejść. Tylko ja... Tak, tylko nie śpię. Dobra, widzę już wejście. Dobra, biegnie za mną. Dobra, ja już jestem na miejscu. W tej środku masz schody. Tu. A są. Nie przeklinać. Dobra, zero idzie. Kultury. No. Chodź, panienko. Jak widać, mamy tutaj karabinek szturmowy i AWP. No w tych miejscach to się przydaje. Rewolwer robi. Tak. Wszystko. No i teraz... Są dwie, ej. U ciebie też są dwie? Tak. Ma siostrę bliźniaczkę, ewidentnie. Każdy ma swoją. No, ty sobie... Ja kocham tę grę. No to jest piękne. Poczekaj. Dobra, ale odeskortowaliśmy ją, więc... Nie no, mi pokazuje, że... Co jest? A może z tej strony trzeba ją wprowadzić jakiś jeszcze raz? A bo ty ją prowadzisz od razu, czy ją wypuściłeś? Nie, nie, ja ją ten... Teraz wziąłem, żeby prowadzić. Może ja to muszę zrobić. Dobra, to dawaj ty. Ale są dwie teraz. No. Jedna pali, druga... O, no, ja musiałem wprowadzić. Jedna paliła, a druga biegła. Siostry bliźniaczki. What's her status? No. There's a problem. It's gonna take longer than I thought. But you can extract the AI. Yes, maybe. I think so. What are we gonna do about my team? Blake is an animal. If he thinks they know where we are, I don't even want to think about it. They're scientists. They don't do well with, you know, violence. Leave Blake and the scientists to me. Just crack that AI. We're running out of time. I know of only one other person who can crack the AI in the time frame we need. Who? Grace Maddox. That's great. How do we contact that? No. It's complicated. Don't worry about it. I'll figure out the AI. Czyli ocalamy just kolejny zespół. Please. Tak jak to było w poprzednich ten. To mi się podoba. No, będzie nawalanka. W naszym stylu. A dokładnie. Dobra. To musisz teraz zaznaczyć jakieś zadanie. Tak, okej. Chyba jest już. Krotki odwetowe. No tak. Dobra. Wild Coast. Gdzie to jest? Aha, mamy jeden 20 km, drugi 8 km. Lot? Czy biwak? Myślę, że... mamy helikopter. No to możemy polecieć. O nie, nie, o... A mamy, no. Mamy. Podstawili nam drugi, bo wiedzieli, że się nam przyda. Oczywiście. Albo dobra, pokażę jak to też się lata, bo latanie w tej... Wiesz, to może pokaż, co? Tak, właśnie też chciałem. Kierowca. O, dzięki za rozpędzenie śmigła. Wow. No i lecimy. Nie, latanie nie jest złe. Nie, latanie w tej grze jest akurat bardzo przyjemne. Od serii Wildlands poprawili je dosyć prowadzenie pojazdu, tak samo. Ale no, trzymają się sztywno. To nie jest tak jak na przykład GTA, wszystko wyczuwalne. Ale też jest bardzo realistyczne, bo ja na przykład nie mogę tak w miejscu zakręcić. Bo teraz na przykład biorę na maksa w lewo, no i tylko skręcam, a nie już od razu robię te bączki w powietrzu. Tak. Więc też jest w miarę realne. Nie jest pierwszej klasy, ale jest akceptowalny. Pełki. Zaraz, bo ja jeszcze muszę sprawdzić, czy my przypadkiem nie lecimy do tego. Do Evronu. Nie. A, bo tu... Bo ja mam jak gdyby dwie, tak, bo ja mam jak gdyby dwa, ale teraz... Też mam dwa, ale to jest okej. A nie, a misja główna jest jeszcze... Nic nie widziałem. A, do przypięcia. Tak, ale mam... Tak, ale mam dwa punkty. Ale też jest żółta, więc jak gdyby jest główny. Głównego wątku fabularnego. Ogólnie jakbyśmy chcieli tak misję robić na odcinku dość sporo, to by nam to trochę zajęło. No. Wszystkie odcinków. Ale by może ładna seryjka z tego była. Od początku, dlaczego nie? To tak. The Division, tak. Jeszcze z dodatkiem New York. Desantujemy czy jak? To 5 km jeszcze. No tak, nie, u mnie pokazuje do tego jednego. 3,6. 3,5. Tak.
To nie wiem, wypuść drona i zobaczymy. Tam podlecimy, to no tak. Się zrobi. Tylko że ten helikopter zauważyłem, że jest wolniejszy od tego naszego białego. Tak. O, tutaj pod nami jest Sentinel. Gdzie? Gdzie? Ja ich lubię. Tutaj pod nami. Jakaś ich fabryka. Tutaj chyba nawet... Nie. Nie, tutaj nie byliśmy jeszcze. Dobra. Konwój? Czy już był nasz ukochany konwój? Chyba nie przepuścimy, co? Tak przy okazji. Nie no, tak przy okazji. Jak nastawisz mnie bokiem, to... Poczekaj, spróbuję wylądować nawet. A najlepiej by było. O! Jeszcze lecimy. Jeszcze lecimy. Dobra. Dobra, trzeba gdzieś się schować. Szybki atak na konwój przy okazji. Ale nie trafiłem. Na po górach się chowają. Dobra, jeden leży. A, dobra, ci leżą. To co lubię. Dobra, ten jeden śpi. O, sorry. Dobra. O, jeszcze, tu jeszcze kilku jest. Musiał się schylić. O, pięknie. Pięknie płonął. No, o, ognisko. Tak mniej więcej się kończy każde spotkanie, nasze każde spotkanie z Sentinelem. O! Potwierdzam. Chłopaki nie lubią z nami gadać ostatnio. Nie. Co tutaj mamy ciekawego? Pistolet. USB. Ło. Nie, ja mam już karabin wyborowy jakiś. Os. I to jakaś siemka z gumlunetą. On to jeszcze chłopaki. O no. Jeszcze jeden został. Dobra. Czasami broń krótka się przydaje. To idziemy oskubać to co zostawili? No możemy. Trochę amunicji się przyda. Wiesz, że je zostawię. Amunicję zostawić? Nie. One... Nie, nie. Jak jest ten mem z Januszem, nie. Gdzie? Jak za darmo to biorę. Tak. Dobra, ja pożyczę samochód. Tak. Myślisz, że chłopaki się nie obrażą? Nie. Sentinel nas lubi. O. A, bo jest tutaj jesteś. Jakiś. Dobra, tak, zostawmy go. Ciężko zbrojny był. Dobra, wsiadam. Ten, przy naszym helikopterze coś jest. Samochód podjechał. No. O, tak. Kolejne spotkanie z Sentinelem i co? O, pociąg. Dobra, jedziemy tam samochodem czy jak? Bo mamy kilometr. Możemy się przejechać. Samochodem. Tak. Może nic po drodze nie zepsujemy. Nie no. A damy strzelaj w pociąg te cysterny. Ciekawe czy wybuchnie. Nie, chyba nie. O. Chyba tutaj było jakieś te snajper. Nie jest takie tam. Nie, ten pociąg nie jest wybuchający. Nie, nie jest wybuchowy. Nie lubi wybuchać. A szkoda. Poczekaj, musimy przez przejazd kolejowy przejechać. Za nami samochód. Dobra, jedziemy. O, skrzynka. Oczywiście skrzyneczkę sobie weźmiemy. Musimy. To by było nieposzanowaniem... O, jakieś złoto.
byłoby nieposzanowaniem mienia Sentinela. Dokładnie. Jakaś ładna złota i ile? O, tylko 500 tylko hajsu. Mało. Za nami gdzieś. A panowie. No, bum bum, ładne. To co lubię, te wybuchy są piękne w tej grze. No. Czy my dobrze jedziemy? Chyba tak, musimy tam na górą się przedostać jakoś. Tak. Ale nie mam pomysłu, jak się tam dostać. Z buta. Nie no, kilometr. Nie, 600 metrów. A nie no, objedziemy. Przed nami? I za nami drogę. Tak, ale przed nami już przejechani. To proponuję uciekać. Ja właśnie jadę. Znajmi drony. Chyba jakaś baza tutaj jest. Tak, jedź, nie zatrzymuj się, jedź. O kurde. Dobra, ja leżę. Tak się skończyła nasza jazda. Ostatni dron. Gdzie on jest? Dobra. To weźmy szybko wyzdrów. Nie, bo mamy już zniknięcie. Ulecz mnie, ja sobie postrzelam troszeczkę. I gości na plecach mieliśmy. Aha. Wiesz co, ja już szybko tego gościa zdejmę. Dobra. Dobra. Daj insulinki. Że udało się przeżyć. I się nie udało. O! Dobra, blisko było. Ożyłem i od razu. Dobra, to ja sobie postrzelam teraz. Tylko się uleczę jeszcze. Ale ile części z dronów? Opłacało się ich zaatakować. No. Z takim przypadkiem. Można było ci go przejechać, ale... Po co ci go przejeżdżać? Jak można rozwalać? Mamy kilometr. Wiesz co, może w tej bazie blisko jest jakiś helikopter. Zaraz nie. Zobaczymy. Nie, nie ma, ale tutaj. Wiesz co? Nie, nie ma, nic nie ma. Idziemy do tej bazy, zobaczyć co mają fajnego. Nie wiem, ja bym szybko jeszcze misję zrobił i zakończył odcinek. Dobra, albo to idziemy. Wiesz tak. Co, potrzebujemy helikopter, żeby tam dostać w miarę sprawnie. Tak. Ekspresem na biwak jakiś. Nie tepniemy się, bo mamy gości na plecach. Musimy ich zabić. Dobra. Chyba już nie mamy. U mnie jest walka, więc... Sprawdzę, gdzie oni są tam. Dobra, ja osłaniam. Co mi jeszcze w tej bazie? Trzeba tam podejść i... Forteca hiszpańska. Tak, tam. Dotniemy ich. Małych jest, ale jest ten, jakiś dowódca. No to dawaj go. Na dachu Gdzież? Ktoś jest. Poczekaj. Chciałem go zesnajpić. Poczekaj. Schował mi się idealnie. Weź, poczekaj. Nie strzelaj, nie, niech. Jeszcze jeden, snajper. Tak, widzę. Bóg tam siedzi. Muszę sobie przeładować. Ten na górze nie wychyla się. Musimy tam iść. Może? Prawie. Wychylił się na chwilę, ale... Śpi. Jeszcze tam wyjdzie bańkę. Wychylił banię na chwilę. Spróbuję jego granatem gazowym dorzucić.
Aha, znowu mi się snajperki jakoś zepsuły. Dobra, zaraz umrzę. Wiesz co, chyba uciekł. Nie, padł. Dobra, to już możemy jechać do, na misję. Tak, dobra. Biwak. A mi się znowu snajperka zepsuła, tak jak zawsze. Bo ja nie mogę skopów już robić. Chyba, że... Może poprawią tego 20. Dobra. Aktualizacji tego bagu. Nieważne. Ma być potężna aktualizacja. Altem. Zauważyłem, że jak mam snajperkę, to mogę albo skopa, albo bez. I to było altem. Ha. Aaaa. Ty to tak nie mogłeś skopa zrobić? Nie, ale jak kliknąłem altem, tak to nie mogłem. A później po kliknięciu alt, normalny skop mam. A, to w ten sposób nie miałeś skopa? Tak. Bo ja wtedy na przykład, nie wiem, brałem strzał synchroniczny czy coś. Tak, tak. No, jeszcze mechaniki gry nie rozpracowaliśmy do końca. Ale jest już lepiej niż było. Dobra. Helikoptery, lecimy. Jest. Jest? Gdzie? A może premię sobie weźmy? Kłam? Ja bym rozbił biwak. Dajesz. Ja jestem już gotowy. Dobra, bo ja muszę ten przygotowanie wziąć sobie. A teraz pokażemy, jak się rozbija biwak. Tak. Jak to wygląda, nie... sobie ładnie tutaj siedzimy. Animacja jest dość fajna, brudzenie bardzo realistyczne, ogólnie gra to jest. Od tego trzeba zacząć. Jesteśmy blond teamem. Dokładnie. I tutaj jest ten lewitujący plecak, on zawsze u mnie jest. Niezależnie jaki mam plecak, mam lewitujący plecak po prostu. Przygotowania. Myślę, że jedzenie. A granaty już... to kupić. Nie wiem, ja chyba granaty wszystkie mam. Tylko, że muszę najpierw sobie wodę wziąć, inny efekt wrzucić i później znowu ten początkowy. Ale jedzenie, odporność na urazy, to się przyda. O. A, dobry ten królik, co upolowaliśmy przed odcinkiem. Tak w lesie. Tylko trochę płaski, bo przejechany. Na ognisku. Ja zwijam. Teraz ruszę. To i ja. Ta muzyka jest bardzo fajna. Tak. O, i mamy helikopter. Czy to jest ten nasz? Przemalowany jakoś? Tak, bez barwy. A nie, obarwiony. Zielony, zielony po prostu. Bo on był wcześniej biały, a teraz mamy zielony. Tak. Nasz śmigłowiec do... No, Sanku. Do misji... do misji specjalnych. Nie wiem, na ostro tam wjeżdżamy, czy jak? Dobra, możesz tutaj wylądować już. Bo ich jest tutaj sporo. Tak. Na ostro to wiesz, jak się może skończyć. No tak, niepowodzenie. Szybki zwiat i... Będziemy mieli auto na plecach. Nie wiem, ja już lecę robić zwiat. Dobra, ja tutaj plecy zlikwiduję. Stacja dronów. Komandos. Jeden jest snajper. I jest ich dużo dość. Na dachach szczególnie. Uwolnić mamy jednego typa. Dron jest. I na dachach jest, ale nie ma snajperów. Dwóch musimy uwolnić. Dobrze, nie waliliśmy z helikoptera. Tak. Musimy uwolnić dwóch gości i oczyścić jedną rzecz. Poprawka, trzy gości musimy uwolnić. I tak czy jak granaty tutaj nie wchodzą w grę za bardzo. Nie. Więc co mamy tutaj tego? Czterech. Do uwolnienia. Tak, widzisz ten śmigłowiec, co jest na lądowisku? Tak. Możemy go wykorzystać. Tylko, że jest jeden ten dron. Mamy jeszcze samochód na plecach. Przy drodze. Właśnie widzę, ja tam jestem. Dwa, leżę. Nawet samochód. Leżę, więc... tak. Dobra, ja tutaj. Ja leżę przy tym. A jako mi leżącego zauważył? Ja mnie zauważył, wiesz? Jak chciałem ich zabić. Źle A nie, mi się ten...
właśnie, jak będziecie grali, to uważajcie na to, jak parkujecie helikopter, żebyście nie zrobili, jak my możesz pokazać. No bo my tak zrobiliśmy, zablokowaliśmy sobie. Żeby drogi nie blokować, bo tutaj są ciekawi, tak. Się rozglądają dookoła. Są ciekawi, się po prostu zatrzymują. No, wiesz co, musimy jakoś podejść. High Granda ja bym zajął. Dobra, to ja zostanę tutaj. Zajmie sporo strzelców na dachach. Sporo i dron strzelców. Lata. Tak. Biorę tego drona, zestrzeliwuję. To ja muszę zobaczyć, gdzie oni... jeden ciężki jest, już się zalarmowali. Dronem. No, trzymamy zapasy. Dobra, ciężki leży. On tylko na blisko jest groźny, a z daleka tam. Tak, dobra, jeden z dachu leży. Na blisko. Ale oni używają. Muszę się uleżyć. Dobra, ja cię osłaniam tutaj. Dobra. Biorę sobie snajperkę. Daj się osłanie na blisko. Dobra, na blisko daj, pilnuję. Jeden zbieg. A, próbuję na spokojnie. Dobra. Jeden leży z dachu. Dużo cywili tutaj jest. No. Bardzo trzeba patrzeć, gdzie się strzela. Nie wiem skąd. Ja nic nie widzę. To tu ktoś gra na tamie. Od dołu. Wiem, bo i sobie jeden. Dobra. No, próbowali na blisko. Nie, nie próbują. Nie, ja bardziej do nich podjeżdżam. Dobra, ten leży. No, często, przerwać ogień. Zaraz, dobra. Musimy trzech uratować gości. Dobra, widzę niebieską rzecz. A nie, dobra, to nie była niebieska rzecz. Dobra, teraz Janusz Style, czyli... Tak, odbieramy wszystkie wszystko. Skrzynki. Tak, najpierw rabujemy, później ratujemy. Tak jest. Nasze motto. Zaraz, gdzie jest skrzynka? A, tutaj. Nasze motto. Najpierw rabujemy, później... ratujemy. Tak. O, niebieska. Że nie mogę cię z nami przetrwacie. Tak. Jeśli coś macie... to przetrwacie. Dokładnie. Tutaj kolejna skrzynka. Ciekawe co? Zielone buty, no słabe. O, jeden jest tutaj. I co? Muszę z tym... uwolnić. Jeszcze przy jednej skrzynce jest ten uwolniony. Do uwolnienia kogoś. No dobra, to idę po kolejnych. No, mamy już 30 minut nagrania, więc to będzie prawdopodobnie ostatnia misja. Dobra, tutaj ewentualnie jest jakaś informacja. A jest ona na razie niepotrzebna. Na lądowisku przy helikopterze jest. Właśnie jestem. Uwalnić trzeba. Dobra. Skrzynkę zabiorę. To najważniejsze. A jakaś słaba broń. Może w końcu kiedy to ten. Jeszcze odnośnie ten. Live'a. Właśnie w tej chwili powinna się wyświetlić live'ów. Bo tu na ostatnim odcinku wspominałem. Powinna się właśnie w tym momencie, albo ogólnie wyświetlić ankieta, na czym mamy przeprowadzać live ewentualne. Czy to po prostu ma zostać tak, że stosowo YouTube, Twitch, a może Facebook spróbować. No bo to różnie ten. Różne są preferencje. I zasięgami jest obecnie różnie. Aha, to tutaj. Dobra, no to lecimy po to. Po co? Uwolniłeś ostatniego? Tak. Gdzie ty jesteś? Tutaj obok ciebie. Lecam za tobą? Tu jestem, tu. Tak, ale tutaj jeden nie. Się... Nie, ich mamy już zostawić. Aha. Oni już sami się uwolnią.
No to lecimy. Dobra, to ja może przelecę się jako pasażer. Myślałem, że musimy ich zabrać. Ile ich było? Trójka, zmieściliby się. Tak, zmieściliby się. Nawet do szkolenia. No. I to chyba jeszcze jest koniec misji? Tak, to będzie koniec. No to wygląda. Tylko musimy jeszcze dotąd. Doszli do centrum badawczego. No to dokończymy i będzie. Taka tutaj ładna grafika jest, jak się leci nad tymi miasteczkami, budynkami. Fajnie wszystko jest oświetlone nocą, naprawdę. Dokładnie. Jest super. Nawet jako tako bez noktowizora, da się działać. Tylko gorzej w tych budynkach. No, a w poprzedniej części tej serii, znaczy w Wildlands na przykład, to nie dało się. Noc była tak czarna, że... Wow. Ale tutaj elegancki księżyc świeci. Tak, tak, to jest zrobione fajnie. No też nowsze jest. Dobra, ja bym tutaj zrobił coś, co ostatnio zrobiłem i nie wyszło, ale teraz powinno się udać. To sam? Geronimo! O, ostatnio naprawdę się udało. Teraz mamy z górki. Ach, nie parkować na drodze. Sobie wejście na helikopter. Dobra. Jakiś zwiad proponujesz, czy chodzimy ostro? Mamy przeszukać. Ja już robię zwiad, szybko dronem zobaczę. Jest na pewno jeden dron. To ja podejdę na blisko i będę czekał. I poza drona nic nie zauważyłem. Ale pokazujesz, że komu to jest. A to taki latający, czy? Latający. Na dachu. Nie, jest ich sporo. Jest snajper, dobra. Gdzie jest snajper? A, widzę. Dobra, ja mam idealną pozycję na snajpera. Dobra. I na lądowisku jest trzech. Ja mogę drona zrobić. Dwóch snajperów jest. Dobra, to musimy obydwóch snajperów. Dobra. Coś super. Jeszcze? To atakujemy. Poczekaj. A, bo z informacją po prostu typa strzeliłem. No bo będą jeszcze inni. Nie, ale mam! On żyje, nogi dostał. A, to bardzo ładnie. A jeszcze radiooperator jest wewnątrz budynku. Musimy się jakoś do niego dostać. Dobra, przebiję się do niego. O, zjechaliśmy. Chociaż my lubimy posiłki. Tak. Dron widzę. A gdzie są te posiłki? Oni tak nie starają się chłopaki coś. Nie. Żeby nie było, nie gramy coś... na własnym poziomie trudności. Nie, to jest zaawansowane. Dron. Helikopter. No nareszcie, bo się zaczynają się mówić. Dostaję mocno. O, dobra. Piękny wybuch. Ależ pięknie wybuch. Nie. Dobra. Śpi. Dobra, ja jeszcze jestem wyczerpany z tego wszystkiego. Dobra, gościu. To przesłuchujemy. O, dobra. Coś wybuchło koło mnie. O, klasyczny ten. Listen close, because my voice might be the last thing you ever hear. Now, where are the scientists from Cromwell's team? There's nothing left. I told you everything. Powiedziałem ci wszystko. No tak, powiedziałeś wszystko. To dobranoc panu. I idziemy spać. Ej, ty już tą bazę posprzątałeś? Gdzie tam? Było ledwie 5 gości. No trochę ich było. Czy to jest poziom rozrywkowy? No, ten zaawansowany jest rzekomo rozrywkowy. Tak, to musicie wiedzieć, najlepiej od niego zaczynać, bo też najlepsze kudo się dostaje szybciej. No tak, lepsze są ogólnie dropy. I może Behemota kiedyś zrobimy.
na odcinku. To wam się spodoba. Tak, naprawdę, bardzo fajny robocik. Tam już będzie poziom ekstremalny. No. Tak będzie. Będzie, będzie. Przemek nie jest za, ale będzie. Bo na zaawansowany jest go ciężko zrobić, ale damy radę. Poziom umiejętności czyżby. Sobie przydzielimy. Nie, niestety hałaszek. Ale gdzieś tutaj widzę tą. Poziom umiejętności jeszcze. Wchodzi. Oj. Ale coś za często te poziomy umiejętności mam. Za dużo jak bazek, za dużo ich jest. Nie wiem, gdzie dwa są pozużywane. Chodź do misji. Poczekaj, poczekaj, bo ja jeszcze muszę te. Tryb Januszan, tak, tak. No wspomniałem. Słuchaj, schemat na broń i punkty umiejętności jeszcze. Tutaj gdzieś na górze to musi być. Tak. Resztę skrzynek to tam. Januszem się urodziłeś, Januszem zostaniesz. Tak. Powieki. Ile? Jeden punkt. Jo, Janusza jak Przemek to nie ma nigdzie. Naprawdę, musicie wiedzieć. Zaraz, gdzie ty? Zaraz, wszedłem do pomieszczenia. A dobra, to jest wyjście. Tak naprawdę Przemek nagrywa na YouTube'a, bo jego sąsiad też nagrywa. I jego kurwa, ma już oczywiście. Przemek dokopał sąsiadowi. Oczywiście, wszystko po to. Tak, tylko dlatego, że sąsiad nie może mieć więcej filmów. Dokładnie, starożytna zawiść sąsiadowska. Sąsiad złodziej. Tak. Ciekawe skąd wzięła pieniążki na takie programy i nagrywanie na kamery. Podpatrzył u mnie. Tak. Kolejny. No, zabici są. O, trochę niedobrze. Otwierać. Był zabity, ciekawe. O, o, Sentinel ostatni. No proszę. Ciekawie się zrobiło. To będzie jeden z dłuższych odcinków. Ale myślę, że zaraz się skończy. One guy left his post to see some girl. They declared him a deserter and beat him to death. Sounds like you got it rough. Blake's meaner than you are. I'm not even supposed to be here. I'm supposed to be sitting behind the desk in the surveillance center. No. Gościu nie wie z kim ten. Rozmawia. No dokładnie. O. To chyba ten gościu. A jakie ładne kamery mają, spójrz, jaki piękny podgląd. No. What rat? Bastard has the gall to step foot in my AO. A my mamy. I believe it's an operator from the chopper crash. I thought the wolves had terminated all of them. Sądzili. But then the drones over here started taking small arms fire. Yes, sir. Christ. Last thing I need are those cowboys stomping around. Cowboy, przepraszam bardzo, my jesteśmy kowbojami. To będzie. Nie. Zoom in. Animal, sir? That you nitwit, you soft-headed child, is a human animal. He's on the move, sir. They have thermovision. Well, why don't you follow him, huh? Follow him! Sąsiad mamy, nie mamy. To chyba na nas. No, sąsiady niedobre. We lost him over the ridge. You mean you lost him? Bet your whore of a mother curses the day that condom broke, huh? Sir? Keep looking. A mają dobre te zasilanie, bo tam na ekranie było, że bateria nieskończoność. No. Atomowy reaktorek sobie wrzucili. Wiesz, sąsiady z Sentinela mają takie, a my nie mamy. No. So Blake sent me out here. Ja im zazdroszczę. Told me to find you on foot. Dobra. Masz, masz PH. Ale to znowu pierwsze. Po co ci to w ogóle było, pajacu? Men like Blake and Stone. Men like that, they changed the world. No i po co ci to było, pajacu? Za chwilę cię może zabijemy. Jak Chińczyka. Pretty bleak. No, Chińczyk był przydatny. No był, ale szybko swój żywot skończył. You're a waste of a bullet, man. Przy wypadku. But since I can't have you alerting anyone. O. Mówiłem, że zginął.
Dobra, mam jeszcze. Nie wiem, ile mam. Rozmawiaj z Cromwell. A gdzie ona jest? 12 km na placu budowy. Aha, czyli tam, gdzie ją zostawiliśmy. No to myślę, że tutaj możemy już sobie ten zostawić na kolejny odcinek, bo mamy już 45 minut nagrywania. Więc możemy zostawić sobie. O, dobra. To już na następną misję, więc tym oto takim akcentem, klatscenką w sumie, która wyjaśnia początki tu i dalej nam fabułę rozwija. Kończymy z widokiem na górę i celującego Frodo. Froda. Tak jest. Celuje. Ale góra jest ładniejsza. Kończymy sobie ten odcinek. Nie zapomnijcie o subiku, łapce w górę. A i o jakimś komentarzyku, co sądzicie na temat tej serii. No, trzymajcie się i cześć!